Aleksandra Piętka, nasz MMA.pl, a ze mną dzisiaj jest i z nami zresztą Łukasz Juras-Jurkowski. Nie mogę tak stać, bo się dajcie mi miejsca całkiem, bo mi chyba ciężko oddychać. Właśnie, jak się czujesz, powiedz? Nie wiem, mam pamiętny mostek, to jak się mam czuć? Trochę tlenu ciężko, no ale co, no tak wiedziałem, że ciężko się oddycha od 2 tygodni już od urazu i co, no trzeba było wszystko zrobić, żeby nikt się o tym nie dowiedział i wiedziałem, że nie będzie łatwo. No myślałem, że nie będzie miało to wpływu, dopóki nie przyjmę czegoś. No nie, wiesz, nie pamiętam za bardzo, czy przyjąłem coś, czy nie. Gdzieś trochę chrupnęło przy wejściu w nogi i gdzieś mi odcięło tlen i gdzieś po tej pierwszej rundzie trochę straciłem przytomność, bo niewiele widziałem gdzieś to w ten. Na moim miejscu każdy zrobiłby to samo. Każdy z zawodników MMA, każdy z zawodników sportu walki zrobiłby to samo, że mimo urazu wychodzisz, kurde, no bo po to to robimy. No nie po to przychodzi tutaj 15 tysięcy osób, którzy cię dopingują, żeby nie dać szału. No i się cholernie boli, że skończyło się tak. No. Właśnie pierwsza runda udana, tak jak zapowiadałeś, miałeś nadzieję, że będziecie się pizgać, no i się pizgaliście w pierwszej rundzie. No, myślę, że się ten. No. No na pewno się podobało. Nie było kalkulowania i była lepsza pierwsza runda i taka miała być i żałuję, że tak się skończyło, że między rundami nie byłem w stanie złapać oddechu. Dopiero w szpitalu gdzieś mi to ustabilizowali i tyle. Szkoda, że w ten sposób się to kończy, bo liczyłem jednak na coś więcej. No, przede wszystkim na zwycięstwo i to zwycięstwo przez knockout było blisko, no ale kurde, jak się nie kończy, no to się nie wygrywa. Nie chciałem Cię tutaj gloryfikować wszystkich, ale znam kilku polskich zawodników i międzynarodowych zawodników, albo nawet z UFC, którzy przy mniejszych kontuzjach tak naprawdę nie wychodzą do walki. Wydaje mi się, że tutaj wyrazy szacunku się należą Tobie jak największe. Tutaj skromnie sobie mówisz, że każdy by to zrobił, no ja podaję to ku wątpliwości tak naprawdę. To jest mostek, to nie jest jakiś pitu-pitu. No dobrze, no mostek, no. Słuchajcie, no. Większość, cały dzisiejszy fight card też by wyszedł. Dzisiejszy fight card był zrobiony nie z aktorów i piosenkarzy, tylko z zawodników MMA i każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Ja jestem zawodnikiem oldschoolowym, dla mnie zasady są trochę większe, wiesz, czasami niż kalkulowanie złotówek za następną walkę. Ja się biję, bo po prostu kocham ten sport i wiesz, jest taki kurde, bo resty, wiesz, cholernie trochę, że w ten sposób się przegrywa walkę, ale no ale tak jest, no kurde, to jest piękny sport, tylko tak jak napisałem przed chwilą gdzieś, że ambicja boli, nie? I kurde, ja mam 37 lat zaraz, wiecie, za tydzień. Ale zobaczymy na o właśnie, dziękuję. Zola. Przyda się, bo jeszcze was zaraz zmęczę, wiesz, muszę sobie coś udowodnić. No. Jeszcze jak byłeś w klatce, to wspomniałeś, że oprócz tego, że mostek, to jeszcze coś tam było z jakimś dziadowskim wirusem i serduchem, no to już nie są przelewki. To jest akumulacja wszystkiego, wiesz, tygodnie jestem chory i nie mogę tego wyleczyć, wiedzą, że tam jak robienie wagi nie sprzyja, żeby leczyć, wiesz, i dużo się złożyło, wiesz, ale fuck that, to nie ma żadnych wymówek, no. Sztab podradzał? Wiesz co, nie. Nie, bo to jest moja decyzja i wiesz, ja nie mam 20 lat, żeby mi trener doradzał, czy ja mam walczyć, czy nie, oni mnie znają doskonale, trzymają za mnie kciuki, wiedzieli, że nawet jakby powiedzieli, że mam nie walczyć, to ja bym powiedział, no chyba coś jest kurwa z wami nie tak, nie, także nie było nawet tego, to wiesz, moja w pełni decyzja i zrobiliśmy wszystko, co można było, 2 tygodnie nie sparowałem już, żeby to trochę podleczyć, ale no ustalmy, że to jest kontuzja, która leci się 2-3 miesiące, a nie 2 tygodnie. Na PGE Narodowym widzieliśmy, że musiałeś się troszeczkę rozruszać, tam szczególnie w pierwszej rundzie. Tutaj już był naprawdę luzik bluzik i rzeczywiście był zupełnie inny Juras, moim zdaniem taki wyluzowany i ta runda była, moim skromnym zdaniem, dla ciebie. Tak miał być, wiesz, nie ma znaczenia, no runda, no ale walka jest przegrana, nie ma znaczenia. Ja się czułem świetnie, wiesz, ja powtarzałem to, że jestem w świetnej formie, że świetnie się czuję, bo faktycznie tak to wyglądało na sparingach do momentu kontuzji. I czułem taki duży luz od początku trwania, no ale coś tam mówiąc kolokwialnie pykło i zabrało strasznie dużo oddechu i gdzieś to wszystko skumulowało się, że nie miałem siły wstać na nogach po tej pierwszej rundzie, no ale to, no mówię, no dziwne, no bo spary, kurde, robiliśmy, nie, wiesz, przy całym szacunku dla Martina, bo wygrał ze mną 2 razy, jest zawodnikiem ode mnie lepszy, bez dwóch zdań, ale ja w klubie, u mnie w Berku, WCA, Fight Team, z każdym, z którym wchodzę do sparingu, każdy jest jednak klasę sportową wyżej niż Martin. I wiesz, jeżeli ja z nimi robiłem, z Tomkiem też, Narkunem robiłem bardzo dużo,
a wiesz, i oni mnie nie kończą i bijemy się, stajemy, wymieniamy ciosy. To byłem naprawdę przekonany, że jestem w stanie znokautować Martina w pierwszej rundzie. Nie pykło. Czy chciałbyś dokończyć trylogię z Martinem? Nie, nie ma takiej możliwości. Myślę, że sobie zrobiliśmy już wystarczająco dużo i wiesz, no nie ma sensu, wiesz. Martin wygrał walkę, wrócił do KSW i co, no niech on się rozwija, no. Ja odpocznę i będę chciał jeszcze w tym roku raz zawalczyć i jak będę zdrowy i wiesz, ale na pewno nie będzie to Martin Zawada. Kto cię uszkodził na sparingu? Pamiętasz? Mogę się teraz pożalić? Tak. Troszeczkę może. Najpierw Bartek Fabiński, a później Daniel Mielańczyk. Dzięki, dzięki chłopaki. Juras, a co z komentowaniem? Czy ta kontuzja mostka ci uniemożliwi komentowanie? Bo ty dość ekspresyjny za mikrofonem jesteś. No, dziękuję ci bardzo. Dobra kobieta. No, poczekaj, bo prawa ręka też mi boli. Spoko, dam sobie radę, nie? 3 dni tak potrzebuję, żeby dojść do siebie. Jutro. Jutro gramy z Lechem i zamierzam mieć mikrofon. Nie wiem, czy krzyknę, no bo nie mogę powietrza złapać, ale na meczu na pewno będę i coś tam do tego mikrofonu trzeba będzie powiedzieć, no. Także spokojnie, za tydzień pracuję już, wiesz. Poniedziałek audycja weszła FM, Jurasówka, zamierzam być, nie? Tak abstrahując na chwileczkę twojej osoby, spodziewałeś się takiego wyniku walki Żyrafa, Khalidow? Można było się tylko spodziewać, ja też mówiłem, że stawiałem Mamet, że będzie faworytem 51 do 49, ale widziałem, jakiej jest formie, no i ten cipek się śmiał w szatni teraz, że w ten trójkąt wpieprzyli się chyba wszyscy w Polsce już i Mamet jeszcze to ominął i dzisiaj padło na niego, także wiesz, idzie nowe, no. Jakieś wakacje? Ty jesteś generalnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu człowiekiem orkiestrą i tak naprawdę za wszystko, co się łapiesz, to jest wykonywane w dobrym stylu, nie żadnego odpoczynku, nic, żaden wyjazd nie przydałby się? Nie, no jutro pracuję. Pojutrze pracuję. I tak pracuję do końca roku pewnie? W wtorek mam wolne, w środę pracuję. Nie, ja nie mogę siedzieć i odpoczywać. Myślę, że wakacje zrobię sobie w czerwcu, jak skończy się. A nie, mundial jest w czerwcu, to nie. A ile potrwa rehabilitacja? 2-3 miesiące, myślę, że będzie w porządku wszystko. To zamierzam podtrzymać teraz, wiesz, to tak czy inaczej, niech mi to odpuści po prostu i żebym mógł oddychać i gdzieś tam będę podtrzymywał formę, no bo żebym się, wiesz, znowu nie zapasł jak świnia, tak jak po narodowym. Nie będziesz podjadał? Właśnie. No wiesz, to spokojnie, jutro jest niedziela, to... Pizza i łycha. Pizza i łycha będzie, no. Nie dajmy się zwariować. 2 miesiące ponad byłem na diecie takiej ścisłej, regularnej, więc Janek Bochowicz już mi dał Jacka Danielsa mimo przegranej. No z mojej strony to ja bardzo dziękuję i doceniam, że mimo bólu i problemów z oddychaniem tutaj do nas dotarłeś. Szacuneczek i dziękujemy za występ i za obecność tutaj. Dziękuję wam bardzo wszystkim. Do zobaczenia. Do zobaczenia.